Witam Państwa. Nazywam się Anna Kondrat i jestem studentką drugiego roku biologii medycznej, jak również jednym z członków koła naukowego neurobiologów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Biologii i Biotechnologii. W mojej prezentacji przedstawię wpływ aktywności fizycznej na pracę mózgu, czyli co mają mięśnie do dobrostanu naszej głowy. Zaczynajmy. Hipokrates mówił, że najbezpieczniejszą i najpewniejszą drogą do utrzymania zdrowia jest dbałość o odpowiednią ilość pożywienia i ruchu. Dziś faktycznie pojawia się coraz więcej wyników badań, które mówią o licznych i długotrwałych korzyściach wynikających z regularnej aktywności fizycznej. Jest to najważniejszy czynnik promujący zdrowie i przeciwdziałający występowaniu chorobom cywilizacyjnym oraz ich czynników ryzyka, takich jak udar, choroby układu krążenia, nowotwory, otyłość. Jeszcze niedawno ciężko było w to uwierzyć, jednak obecnie wiemy już, że aktywność fizyczna jest bodźcem, który oprócz angażowania naszych mięśni mobilizuje mózg do lepszej pracy i dba o jego dobrostan. Czy właściwie wyewoluowaliśmy, by się lenić? Odpowiedzi na to pytanie powinniśmy szukać w koncepcjach ewolucyjnych. Organizmy żywe wykorzystują energię do podtrzymywania swojego funkcjonowania, rozmnażania, a także na różne formy aktywności. Sukces ewolucyjny mierzony jest zdolnością do rozprzestrzeniania materiału genetycznego, a zatem zużywanie energii na aktywność fizyczną zmniejsza jej zasoby konieczne do realizowania innych celów biologicznych. Istnieją zatem silne mechanizmy, które wymuszają oszczędzanie energii, gdy nie jest to niezbędne. Mechanizmy te dominują w momencie, gdy układy regulacyjne odbierają sygnały sytości i dostatku. Nie jest wymagana aktywność, ponieważ nie brakuje energii. Zatem można stwierdzić, że do aktywności, w tym fizycznej, motywuje stan niedoboru energetycznego. Mówiąc o zjawisku oszczędzania energii, odnosimy się nie tylko do ograniczania aktywności ruchowej, ale także do wygaszania czynności narządów niepotrzebnych do funkcjonowania. Bardzo dobrym i dokładnie opisanym przykładem jest układ kostny i jego gospodarka. Nasi przodkowie musieli mieć odporny na urazy i wytrzymały szkielet, aby przetrwać poprzez utrzymanie aktywności ruchowej. W dzisiejszych czasach, gdy możliwe jest przetrwanie bez aktywności fizycznej, utrzymanie układu kostnego, który jest bardzo energochłonny, wydaje się bez sensu. Z tego też powodu coraz częściej obserwuje się, szczególnie w społeczeństwie zachodnim, utratę gęstości kości, a następnie osteoporozę. Powinniśmy także pamiętać, że wiele milionów lat aktywności łowiecko-zbierackiej wymusiło plastyczność mózgu. Możemy zatem podejrzewać, że współczesne podejście większości społeczeństwa do aktywności fizycznej będzie ograniczało neuroplastyczność mózgu zgodnie ze wspomnianym wyżej zasadami oszczędzania energii. Badanie pozytywnego oddziaływania aktywności fizycznej zapoczątkowało w 1982 roku wyizolowanie przez naukowców białka, które okazało się niejako kluczem dla prawidłowego funkcjonowania mózgu w każdym jego aspekcie. Odkrycie to nazwano neurotroficznym czynnikiem wzrostu pochodzenia mózgowego, w skrócie BDNF. W ciągu ostatnich lat, odkąd pionierskie doświadczenia w przeszłości wykazały, że aktywność fizyczna zwiększa ekspresję BDNF w mózgu szczura, przeprowadzono tysiące badań w celu ustalenia związku tego białka z poprawą nastroju i funkcji poznawczych u ludzi po zakończonym wysiłku fizycznym. Badania nad BDNF dały początek poszukiwaniu molekularnych zmian łączących pracę mięśni z komórkami nerwowymi, które powstają w odpowiedzi na aktywność fizyczną. A wygląda na to, że w tym temacie dzieje się całkiem sporo. Neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego, BDNF, to białko wydzielane przez neurony, należące do rodziny czynników wzrostu nerwów. Odgrywa on kluczową rolę w procesach łączących komórki mięśniowe z nerwowymi. Wraz z innymi białkami, takimi jak czynnik wzrostu i różnicowania, NGF oraz neurotrofinami, umożliwia prawidłowe funkcjonowanie neuronów oraz prawidłowe działanie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Jest on czynnikiem troficznym, czyli wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mózgu i odżywia go. Choć jego funkcje nie ograniczają się tylko do mózgu. Znajdziemy go także w sercu, mięśniach szkieletowych, komórkach mięśni gładkich,
płucach, płytkach krwi i fibroblastach. Przyczynia się do rozwoju komórek macierzystych i przekształcenia w swoje ostateczne formy. Rola BDNF w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu wiąże się z prawidłowym działaniem jego chemii, neuroprzekaźnictwem, poprzez kluczową rolę w funkcjonowaniu synaps. Odżywiając mózg, usprawniając powstawanie kolców dendrytycznych, jest zaangażowany w tworzenie pamięci, łączenie faktów, plastyczność synaptyczną i komunikację między neuronami. Działając poprzez białkowy receptor, niezwykle ważny dla funkcjonowania układu nerwowego, to jest kinazy cyranozowej, promuje także powstanie i rozwój niedojrzałych jeszcze komórek nerwowych i zwiększa przeżycie już tych ukształtowanych. BDNF jest kluczowym elementem funkcjonowania mózgu przez całe życie. Jak wykazano, obniżenie jego poziomu w dorosłym organizmie powoduje upośledzenie funkcji hipokampa, struktury odpowiedzialnej za przenoszenie wspomnień z pamięci krótko do długotrwałej. Natomiast niedobór BDNF we wczesnych etapach rozwoju może przyczyniać się do nadpobudliwości i zaburzeń w rozwoju wspomnianej części mózgu. W efekcie mogą pojawić się spore problemy z przyswajaniem nowych faktów i zatrzymywanie ich na dłużej w pamięci. Warto także wspomnieć, że BDNF jest bardzo istotny w procesie powstawania nowych neuronów. To jest neurogenezie, która zachodzi tylko w niewielu regionach mózgu przylegających do komory bocznej oraz w hipokampie. Badania wykazały, że wysiłek fizyczny sprzyja namnażaniu neuronów we wspomnianych powyżej częściach mózgu. IGF-1, czyli insulinopodobny czynnik wzrostu, odgrywa także, jak znany nam dobrze już BDNF, kluczową rolę w szlakach sygnałowych, aby organizm działał prawidłowo. Jego znaczący wpływ potwierdził fakt, że jest stosowany jako środek dopingujący. Przyglądając się jego funkcjom dokładniej, zobaczymy, że odpowiada on za prawidłową liczbę synaps, przekaźnictwo nerwowe, zaangażowany jest w neurogenezę i różnicowanie neuronów. Jest on uwalniany w trakcie i po aktywności fizycznej. Dzięki regularnym ćwiczeniom, za sprawą jego uwalnienia poprawi nam się pamięć oraz zwiększy wydajność mózgu. Czynnik wzrostu nerwów, NGF, jest obok BDNF kluczowym białkiem zaangażowanym w tworzenie i funkcjonowanie nowych neuronów. Ponadto to główny mediator stanu zapalnego. Oddziałując kinazą TRKA, stymuluje niezwykle ważny czynnik transkrypcyjny, białko CAMP. W efekcie tych procesów zwiększy przeżywalność komórek i wzmacnia zdolności plastyczne mózgu, uczenie się, tworzenie slajdów pamięciowych, jak i łączenie faktów. Wykazano, że NGF wzrasta w odpowiedzi na działanie bodźców stresowych i chorób alergicznych, a także po zakończeniu wysiłku fizycznego. Przejdźmy do konkretów i podsumowania. Dzięki substancjom wymienionym tworzą się w mózgu nowe synapsy i połączenia między komórkami nerwowymi. Co nam to daje? Szybciej myślimy, szybciej zapamiętujemy, utrzymujemy dłużej koncentrację, nasze zdolności poznawcze znacznie wzrastają. Wzrost poziomu BDNF w trakcie i po zakończeniu treningu ma także niezwykle korzystne konsekwencje dla sportowców. Wykazano bowiem, że znacząco poprawia on zdolność uczenia się nowych elementów ruchowych i zwiększa odczuwanie świadomości swojego ciała. Po wysiłku fizycznym często występuje stan błogości i radości. Za ten stan odpowiedzialne są endorfiny, które działają na nasz układ nerwowy, podobnie jak narkotyki. Najważniejsze z nich to alfa, beta i gamma endorfina. Mają działanie zbliżone do opioidów, takich jak morfina. Główna różnica między nimi wynika z tego, że endorfiny, w przeciwieństwie do morfiny, są produkowane wewnątrz organizmu. Są zatem endogennymi opioidami. Także silnymi agonistami receptorów opioidowych, których pobudzenie wywołuje stany euforyczne. Na te same receptory zadziałają opioidy egzogenne, co wywołuje zniesienie bólu, uczucie przyjemności i dobrego nastroju. Badania epidemiologiczne dowodzą, że osoby, które rozpoczynają przygodę z wysiłkiem fizycznym lub pozostają aktywne, są mniej podatne na zachorowanie na depresję. Według badań aktywność fizyczna może odgrywać kluczową rolę w radzeniu sobie z zaburzeniami lękowymi. Wykazano, że ćwiczenia o submaksymalnej intensywności zmniejszają częstotliwość i nasilenie lęków oraz napadów paniki, zarówno u osób cierpiących na zaburzenia lękowe, jak i osób zdrowych, po badaniu wywołującej panikę cholecystokininy.
Z tego powodu intensywne ćwiczenia fizyczne w podobny sposób jak tradycyjne leki mogą skutecznie zmniejszać stany lękowe. Aktywność fizyczna wraz z prowadzeniem ogólnie aktywnego stylu życia powoduje zwiększenie poczucia własnej wartości, wspiera rozwój psychospołeczny i pomaga przywrócić równowagę emocjonalną. Aktywność fizyczna daje mózgowi drugą młodość. Ma to szczególne znaczenie w kontekście chorób neurodegeneracyjnych, których podstawowym czynnikiem ryzyka jest nieuchronnie postępujący wiek. Wykazano bowiem, że starsze, aktywnie fizyczne osoby znacznie później doświadczają problemów z funkcjami poznawczymi. Częścią mózgu najbardziej związaną z pamięcią jest hipokamp, którego objętość i ukrwienie jest ściśle powiązane z aktywnością fizyczną. Statystyki są bezlitosne. Społeczeństwa się starzeją, a co za tym idzie, drastycznie rośnie liczba osób cierpiących na demencję. Według World Alzheimer Report na świecie żyje obecnie około 50 milionów ludzi z chorobami o podłożu neurodegeneracyjnym. Szacuje się, że za 11 lat liczba ta może wzrosnąć nawet do 75 milionów, sięgając ponad 100 milionów w 2050 roku. Choroba Alzheimera jest jedną z najczęstszych postaci demencji starczej i przyczynia się do 70% wszystkich przypadków jej wystąpienia. Doświadczenia oceniające związek między aktywnością fizyczną a ryzykiem występowania tej choroby wyraźnie wykazały, że ruch istotnie zmniejsza ryzyko otępienia umysłowego i pojawienia się jej odpowiednio o 28% i 45%. Ćwiczenia mogą mieć pozytywny wpływ na wiele aspektów funkcjonowania mózgu, które upośledzenie są w przypadku chorób neurologicznych. Usprawniają zaburzoną plastyczność synaptyczną, prawidłowy odbiór bodźców, zdecydowanie zmniejszają też powstawanie szkodliwych i patologicznych w mózgu zmian. Wykazano także, że umiarkowana codzienna aktywność ruchowa obniża powstanie w wyniku AD stanów zapalnych w mózgu. Pojawia się na koniec pytanie, jaki rodzaj aktywności będzie najlepszy dla naszego mózgu. Trening oporowy przeciwdziała utracie masy mięśniowej i siły, a oba te elementy istotnie dotyczą starzejącego się organizmu. Z drugiej strony aktywność o charakterze aerobowym może chronić przed zaburzeniami sercowo-naczyniowymi oraz zespołem metabolicznym, które należą do najczęściej chorób przewlekłych związanych z wiekiem. Oba rodzaje aktywności korzystnie wpływają na aktywność BDNF i działanie mózgu. Zatem powinniśmy je łączyć i czerpać z tego jak najwięcej radości. Serdecznie dziękuję za uwagę i zachęcam do różnorodnej aktywności fizycznej.